Cześć moi drodzy, ja jestem Wojtek i zapraszam was na kolejny odcinek z Plague Tale Innocence. Moi drodzy, rozdział 13, pokuta. W posiadłości rodu Derun, Amicia i Lucas odkrywają, że pomiędzy skazą Hugo i szczurami istnieje jakiś związek. Wracają do Chateau de Ombrage, gdzie Amicia podaje Hugo do wypicia eliksir, nad którym pracowała ich matka, a który Lucas zdołał ukończyć. Dzięki niemu mały nosiciel skazy może bezpiecznie pokonać pierwsze stadium. Więc moi drodzy, ja jestem bardzo wręcz ciekaw, jak to się wszystko tutaj potoczy, ogarnie i tak dalej. Dodatkowo też zauważyłem pewną rzecz, jak przeglądałem sobie ustawienia gry, że mam możliwość po prostu podejrzenia tego, co w danym rozdziale gdzieś zostawiłem i widzę już, że dużo rzeczy gdzieś zostało. That's not true. He was in front of the line. You're just rubbish. You two are arguing again. Ugh. If you don't play by the rules, you're gonna tell me. Hugo. Oho, a gdzie Hugo? Have you seen Hugo? No tak. Słuchajcie, domyślam się, że była sytuacja z poprzedniego rozdziału, jeżeli dobrze pamiętacie, na koniec, gdzie Amicia ukryła przed nim to, że jego matka żyje. Fantastycznie. Co teraz? Czyli domyślam się, że będziemy go szukać. Hugo! Monster! Hugo! No dobra. To nie mogę. Delikatnie, delikatnie. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się odnaleźć Hugo. Stop. Go on. Hugo! Can he have gone? No jak to gdzie mógł pójść? Wiadomo miejsce, no. Poszedł szukać matki. Tak się jeszcze, wiecie co, rozglądam. Wioska? Okej. To jest dziwne. Clervy? Gdzie ona jest? A tam na końcu, patrzcie. Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door. I'm going to find him. All right, but be careful. Słuchajcie, się też tak staram rozglądać właśnie. O. A tu co jest? O! Szmaciana lalka. Tu by ją zostawił? What the heck? No dobra, dzięki. What is that? What is going on? Laurentius? Laurentius? Is that really you? Where is Hugo? He's gone. Oj, mam złe przeczucie co do tego. Then why did he leave? I don't know. I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood, but to love, to protect. I'm going to find him. Then go and pray there is still time. Co tu się dzieje? Hugo, that's him.
Dobra, mam porządnego mindfucka. Jesteśmy w domu? Mother? Amicia, come here. Yes, mother. Your brother's here. How is he? To się nam śni albo coś. But I did everything. You hid the truth from him. But his emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Who are you talking to, mommy? I have to see him. He doesn't need you anymore. That's a lie. Go on then. See for yourself. Okej. Ale może zanim do niego podejdę, to tak zobaczę, co tu jeszcze gdzieś jest. Wiecie, figurka rycerza. Wiecie, ja już jestem troszeczkę uczulony na to wszystko, żeby właśnie nie pędzić od razu tak szybko, tylko się dokładnie rozejrzeć, bo znowu gdzieś coś pominę i naprawdę nie wiem, gdzie tutaj się w niektórych miejscach wydarzyło, że ominąłem tyle rzeczy. No ale dobra, jest Hugo. Hugo, are you all right? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me mommy was alive? It was for your own good, Hugo. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. You're jealous. Jealous. Let go of me. Hugo, go! Nie, to się nam śni chyba. No i co? A teraz już jesteśmy w normalnej rzeczywistości? Gdzieś go słychać. Aha, czyli... Dobrze, patrzcie, czyli jesteśmy w tym miejscu, w którym spadliśmy, więc... Teoretycznie chyba się ocknęliśmy? Tak to... Chyba na to wychodzi. It's him. Hugo! He's there. Thank you. Stop shouting. Where's your sister, eh? I don't know. Yeah, she would make a nice little bonus on top. Laugh while you can. Właśnie, śmiej się póki możesz. Dobranoc. I'm here. Everything's all right, Hugo. It's over. Hanei. Ale powiem wam szczerze, że ta wizja była bardzo dziwna. Hey, are you all right? They didn't hurt you, did they? No. But why did you go off like that? I heard mommy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. All right. We must get back to the castle. Musimy wracać do... O, patrzcie. Kolejna znajdźka. It's a daffodil. Do you want it? Of course. You're not too cross. Are you? Ale narcyzy to głównie rosną. Well, it's over now. Wiosną? Lady Daffodil will watch over us. Yes. No dobra, idziemy dalej. O nie. A, nie mogę. Kurde. No, you're not going. But why? Let go of me. Hugo. Pobieg. Dobra, pobiegnijmy za nim. Czekajcie, tak jeszcze. Kurczę. Za dużo akcji się dzieje, bo chciałbym to podejrzeć, ale... Co to jest? O kurde. No to powiem wam szczerze, faktyczna pokuta. Hugo!
What do you do? No, Nicholas! Don't touch him! No! Where is your sister? You go! Run! Get away from me! There is no one there. Come. Let's go. What the hell? Okej. Dobra, to było bardzo dziwne. Ale słuchajcie, zabierzemy się za kolejny rozdział w takim razie, czyli rozdział 14. Więzy krwi. O, mam podejrzane, mam mocnego mindfucka. Naprawdę, autentycznie. Czyli... Nie... Kurde... Aż sam nie wiem, co myśleć na ten temat. Nie wiem, co tu się właśnie wydarzyło, bo najpierw byliśmy w jakimś dziwnym śnie, potem... Kurde, strasznie to dziwne. To też wyglądało jak sen. Ale... Czy jednak go wzięli? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. No dobra, a gdzie Amicia? Myślę, że się przerzucimy teraz na nią, pewnie będziemy dalej szukać Hugo. No i szczur. No i co? O! Naprawdę? No to powiem wam, że ciekawa rzecz. Autentycznie ciekawa. No Hugo, jeszcze nie graliśmy. What the heck? O! Czyli widzę, że dalej nasila się ta choroba. Domyślam się, że może być to spowodowane którymś z tych stadiów. Ale kurde, dziwnie. Dziwnie mi się gra, słuchajcie. Jak całą grę graliśmy Amicią, nagle okazuje się, że gramy Hugo. Tu? People. Jak to tu wygląda? O, on tu idzie. O kurde. Chyba nie ma żadnej broni, jeżeli zostanie zauważony. Okej. Czyli domyślam się, że pewnie będziemy musieli za nim w jakiś sposób tutaj przejść. Tutaj? Chyba tu. Tu? Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Ale chyba dobrze. O kurde, to jest... Aha, czyli będziemy musieli się tam dostać, tak? Gold unique. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. No dobra, tutaj widzę, że będziemy mieli sporo skradania. Staram się też iść troszeczkę wolniej. Okej, okay, teraz tutaj? A tutaj nic nie ma. Wiecie, no ja bym chciał wszystkie znajdźki znaleźć, tak? Więc to też nie jest takie hop-siup. O-o. Medicus, how has today's refining gone? The quality is excellent. But the mass of raw episanguis is decreasing. Our harvesters are being decimated by the rats. Do your best. The life of the Grand Inquisitor depends on the quality of the distillate. Życie wielkiego inkwizytora. Oj! Zauważył mnie, on tu stał, a ja nie zwróciłem uwagi. Czyli musimy na kucaka cały czas. O kurde!
Tutaj widzę sporo butelek, więc będziemy musieli pewnie uważać, żeby koło nich nie przejść. Tak, tak, nasza krew, no, no. Careful, careful. Dobra, tu nic nie widzę. Tam się jakiś... Oho, oho, oho. Próbowali mnie wyhaczyć, dobra. O kurde. Dobra, ale widzę, że tutaj nie ma jakiejś skomplikowanej, strasznej kwestii. Musimy po prostu unikać tych wszystkich butelek i tak dalej i po prostu iść dalej. Nie ma tutaj za bardzo innego wyjścia. He's afraid. Afraid? Not afraid. Protect us all. Conjuration. You on the list? Yeah. I'll be on the square in front of the cathedral. Oh, so you'll be right next to the... Kurczę, zastanawiam się, czy ja czegoś gdzieś nie pominąłem. And I'll be stuck here. We'll all meet again afterwards. Cały czas mam zbugowanego tego jednego typa tu po boku. Teraz tu? No chyba nie. Chyba nie tędy droga. A tu przejdę jakoś? Nie. Aha, tu i na dół, okej. Okej, okej, okej. Czaję, czaję. I tu pewnie na schody do góry. O kurde. Dobra, idziemy dalej, no nie mamy wyjścia. Jak Meli. A tu co mamy zrobić? Aha! Czyli tu będziemy mieli... Dobrze mi się wydaje? Tak. Ale zobaczcie, cały czas mam zbugowanego tego jednego strażnika, nie? Ej, patrzcie, stoi tutaj dziad. Okej. Tak się przeczmychiwać tutaj młodym? Dobra. Hop. O kurde. Co to jest? Jakieś strzykawki? Nie rozumiem tego. Oj. O, chyba fałszywy alarm. Inquisitor is very busy. Busy? I am the Archbishop. I represent the Pope. Monseigneur, the mission of the Grand Inquisitor is sacred. His mission was never... Jego misja. No to nie wygląda jak jakaś misja, tylko jak jakieś kurde dziwne eksperymenty. Oj! No mam nadzieję, że jest blisko, bo mam dosyć, naprawdę, jest takie dziwne. A tutaj co? Jesus, w ostatniej chwili. Okej, okay, ale tutaj już widzę, że znowu będziemy musieli robić myk. Powolutku, powolutku, po cichutku, nie? Magister, the text clearly mentions the ascension of a child
during the Great Plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. No na pewno o tobie, młody. A ty żeś Amish i uciekł. To chyba muszę poczekać, aż ten koleś wróci? Chociaż powiem wam szczerze, że... Powiem wam, że nie wiem. Chyba wraca. Tak, wrócił. Spróbujmy. Nie. Nie, czyli muszę jednak poczekać albo pójść po prostu za nim. Inaczej tego nie zrobimy. Inaczej tego niestety tutaj nie zrobimy, czyli musimy po cichu i musimy kombinować, jak tutaj poprzechodzić. Nie ma innego wyjścia. Magister, the text clearly mentions the ascension of a child during the Great Plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. Okej. Okay. Teraz poszedł. Na pewno wiem, że chyba nie mogę przejść tak bezpośrednio przed nim, bo chyba się skapnie. Więc zróbmy to właśnie tak. O, mamy zapis. The Grand Inquisitor will gain the adoration of the people and with it unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. No, zawsze jakieś psy mi tu szczekają. Moment. A, właśnie, widzicie. Dobrze, że się cofnąłem. Czyli teraz będziemy musieli wyhaczyć mniej więcej ten moment, jak tamten sobie pójdzie, ale ten też przejdzie teoretycznie. Teraz? Nie, on tu wraca, patrzcie. Jak ja mam to tu zrobić? Kurde, jak oni się tu mijają. Ale dobra, teraz chyba będzie odpowiedni moment, bo ten tu podejdzie, ten zaraz się cofnie. O, o, o. Dawaj, dawaj, odwracaj się. Dobra, idziemy. The prima macula. On the cusp of the first threshold. Flowers the lost carrier. Or walks beside the one who tames it. Master or slave, order or chaos. But how can we be sure? Wiecie co, tak jeszcze się tutaj cofam. Muszę zobaczyć, czy czasem żadnej znajdźki nie pominąłem. Mówię, bo naprawdę patrząc na... Przechodząc sobie przez te wszystkie rozdziały i patrząc ile rzeczy gdzieś tam pominąłem, to jest naprawdę dużo. O nie! O. Tutaj mnie mógł zobaczyć. W porządku. Beatrice de Rune's research texts are all coded. A to już jestem dalej. I have some good news. Okay. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. Tu nic nie ma. About time. Aha! I teraz możemy tutaj. Okej. Okay. Dobra, przeszliśmy jakoś. Dobra, tu też widzę, nic nie ma. Okej. Tu są drzwi. No Hugo jeszcze tak nie do końca, że się znalazł. Dobra, tu nie wejdziemy. She's in the basement, they said. I have to keep going down. No właśnie, jest w piwnicy, więc musimy znaleźć po prostu tylko chyba, tak mi się wydaje, przejście w dół. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tutaj wszystkiego ładnie nie zobaczył. Tu coś było... Aha, to chyba tylko refleks.
Staram się, słuchajcie, po całym rodzaju, żebym nic nie pominął. Tam, nieprawda, aż tak duże to nie jest. Dobra, jeszcze zerknijmy po tej drugiej stronie. Definitywnie widzę, że muszę iść w tamtą stronę, już widzę Inkwizytora. Dobra, ale tu nic nie ma. Dobra, teraz po cichutku musimy tu podejść. O! A, filmik, okej. Grand Inquisitor, the Archbishop has arrived. Perfect. Bring him in. Vitalis. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may, it's important. Dalej nie rozumiem i nie mogę tego ogarnąć, o co tutaj tak dokładnie chodzi z tym. Yes, alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but it seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Proceed. Ugh. That's enough. You play the martyr. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop, but not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. To jest dziwne wszystko, naprawdę. Strasznie. He is with us. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. On tu jest? Czyli jakby wiedzieli, że ja tu jestem. Prawda? No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.